Szczęść Boże, coś wam powiem. Słowo Boże zawiera wszelką mądrość. Jednak gdy pochodzi się do niego na wyrywki, później mogą pojawić się różne dramatyczne sytuacje. Jak na przykład ta dotycząca małżeństwa. Gdyż tych związków ostatnimi laty jest jak na lekarstwo. I wydaje mi się, że ludzie wyciągnęli fragment z dzisiejszej Ewangelii, który brzmi: nie warto się żenić. Jednak i ten postulat ze strony ludzi nie pozostaje bez odpowiedzi Pana Jezusa. Nie wszyscy to pojmują, lecz tylko ci, którym jest to dane. Czym jest więc małżeństwo, że tak przed nim ludzie się bronią? Jest przede wszystkim wzięciem odpowiedzialności na nieokreślony czas, czyli aż do śmierci. To pierwsza przeszkoda, która paraliżuje człowieka przed wstąpieniem na drogę małżeństwa. Wziąć drugą osobę do siebie, być za nią odpowiedzialnym, wiernym w każdy czas, spędzać z nią każdą chwilę i widzieć, jak się zmienia, starzeje, a może dotyka ją choroba, przez którą trzeba będzie wszystko zmienić w swoim życiu. Niestety dziś każdy chce pozostać panem swojego życia, robić to, co się chce, kiedy się chce i jak się chce. Wzięcie kredytu na mieszkanie, który będzie się spłacać przez co najmniej 20 lat, to nie jest jakieś tam wyzwanie. Bo jak się nie będzie spłacać, to mieszkanie można sprzedać i jakoś później kombinować. Ale wzięcie ślubu już takiej możliwości nie daje. I chyba w tym wszystkim chodzi o możliwość kombinowania, bo tak się nauczyliśmy i obchodzenie różnych przepisów dobrze nam idzie. Małżeństwo, o którym dziś naucza Jezus, zawiera cztery aspekty. Po pierwsze, Bóg stworzył mężczyznę i kobietę, bo z boskiego planu męskość i kobiecość mają ogromne znaczenie. Pomijanie tego jest ignorowaniem tego, kim jesteśmy. A jak widać, dziś ludzie szukają siebie przez różne dziwactwa. Po drugie, człowiek opuszcza ojca i matkę, by złączyć się ze swoją żoną. Nie z kimkolwiek, ale z żoną. Po trzecie, oboje będą jednym ciałem. To nie jest tylko chwilowe zjednoczenie, ale trwała więź oparta na miłości, z której poczyna się nowe życie. Żaden inny układ takiego daru nie otrzyma. Po czwarte, co więc Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Ingerencja w ten stan sprawia, że czynimy to na własny rachunek, ponosząc konsekwencje społeczne. Papież Benedykt nauczał, w narracji biblijnej pojawia się idea, że człowiek jest w pewnym sensie niekompletny, z natury swojej wciąż poszukuje drugiego, by odnaleźć w nim brakującą część dla swojej integralności. To znaczy, że tylko w komunii z inną płcią jest w stanie się spełnić. Dlatego potrzebna jest dojrzałość, bo ona nie wybiera łatwiejszej, idącej na skróty drogi. Ona stawia przed problemem, jaki może się pojawić, i zachęca do walki o pokonanie przeszkody. Idąc dalej, dojrzałość nosi w sobie także wrażliwość na potrzeby i pragnienia drugiej osoby. Nie ja, ale my jest istotą małżeństwa. Nie wszyscy pojmują, że poświęcenie się dla Boga wymaga ofiary. Czasami ten ciężar jest zbyt wielki na jednego człowieka, ale niosąc go z kimś, jest duża szansa na to, by podołać trudom naszej codziennej pielgrzymki. Tylko ci, którzy chcą zrozumieć słowa Pana, mają szansę widzenia to coś więcej. Otwartość bowiem na drugą osobę zawsze poszerza nasz punkt widzenia w widzeniu wielu skomplikowanych spraw tego świata. Niech Pan wam błogosławi w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.